Witamy na kanale RS Elektronika. To skrót od reduktor szumu elektronika, ale to byłaby chyba trochę za długa nazwa. Część nazwy elektronika wskazuje już tematykę kanału, ale rodzi się pytanie, dla kogo on jest przeznaczony? Czy dla tych z Was, którzy zajmują się już elektroniką, czy to amatorsko, czy zawodowo? Czy może raczej dla początkujących, dla których ta dziedzina nauki na razie może wydawać się czarną magią? Od razu odpowiem, dla obu grup. Przynajmniej tak byśmy sobie życzyli. Wiem, że może to być trudne, przynajmniej na początku, bo można zniechęcić doświadczonych fachowców tłumaczeniem podstaw. Mimo to zaczniemy od podstaw, dlatego mogą nas oglądać zupełnie początkujący adepci, ale nie zapomnimy również o tych, którzy mają już nieco wiedzy na ten temat. Pierwsze odcinki mogą nieco nudzić zaawansowanych, ale może warto powtórzyć sobie podstawową wiedzę? Dla tych bardziej wtajemniczonych mamy rubrykę Elektroniczne Newsy. Być może niektórzy z Was mieli okazję oglądać filmy na innym naszym kanale o nazwie Reduktor Szumu, który jest poświęcony technice audio. Chcemy, żeby ten kanał RS Elektronika w dziedzinie wiedzy o ogólnie pojętej elektronice również redukował informacyjny szum, którego coraz więcej na stronach i forach internetowych. Wśród natłoku informacji trudno czasem znaleźć tę, którą akurat potrzebujemy. Oczywiście z uwagi na ograniczony czas nie będziemy analizować dogłębnie wszystkich tematów, ale nie chcemy także pomijać istotnych zagadnień. Spróbujemy, aby w naszych filmach znalazła się użyteczna wiedza dla wszystkich, którzy chcą poznać budowę i zasady działania otaczających nas urządzeń elektronicznych, a także tajniki wiedzy z dziedziny elektroniki pozwalającej na samodzielne konstruowanie własnych projektów. Znajomość podstaw elektroniki może się również przydać, jeśli macie jakieś inne hobby. Kiedy się jest na przykład modelarzem, znajomość budowy urządzeń elektronicznych na pewno się przyda. Zapraszamy zatem Was do oglądania odcinków na naszym kanale i subskrybowania go. A teraz do roboty. Cała dziedzina techniki zwana elektroniką nigdy by nie powstała, gdyby nie istnienie prądu elektrycznego. Ale przecież prąd elektryczny jest również podstawą istnienia innej gałęzi techniki, a mianowicie elektrotechniki. Czym zatem różni się elektronika od elektrotechniki? Elektrotechnika zajmuje się m.in. wytwarzaniem i przesyłaniem oraz przekształcaniem energii elektrycznej. Można więc powiedzieć, że zajmuje się ona aspektem energetycznym prądu elektrycznego. Elektronika natomiast zajmuje się przetwarzaniem sygnałów elektrycznych, czyli na przykład ich wzmacnianiem, przełączaniem, generowaniem itd. Oczywiście obie dziedziny trochę się nawzajem przenikają, bo przecież w urządzeniach elektrotechnicznych znajdziemy wiele urządzeń elektronicznych, a i urządzenia elektroniczne wymagają przecież zasilania, a to przecież z kolei część elektrotechniki. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy związani na co dzień z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi, czyli ogólnie z prądem elektrycznym. Można by powiedzieć, że związek jest tak silny, jak kiedyś związek człowieka pierwotnego z ogniem. Nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień, ale wystarczy krótka przerwa w dostawie energii elektrycznej. Wtedy dopiero zauważamy, jak dużą rolę odgrywa prąd elektryczny w naszym codziennym życiu. Zacznijmy zatem od wyjaśnienia, czym jest prąd elektryczny. O prądzie elektrycznym zapewne każdy z Was uczył się na lekcjach fizyki. Definicja prądu elektrycznego jest w zasadzie prosta. Prąd elektryczny jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych w przewodniku. Czy nam to wystarczy? No, jeśli uczylibyśmy się do klasówki, to pewnie tak. Wykułoby się definicję i tyle. Ale my chcemy zrozumieć, czym naprawdę jest prąd elektryczny, a nie uczyć się regułek. Zatem jeszcze raz. Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych w przewodniku. No dobrze, ale czym są te ładunki elektryczne i czym jest przewodnik? Zacznijmy od ładunków elektrycznych. Sięgnijmy jeszcze na moment do wiedzy szkolnej. Pamiętacie z lekcji fizyki budowę wewnętrzną atomu? Atom składa się z jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów. To taki mały model Układu Słonecznego. Współczesna fizyka co prawda widzi ten model już nieco inaczej, ale my pozostańmy przy tym prostym. Jak widzimy na rysunku, elektrony są związane ze swoimi jądrami atomowymi. W niektórych materiałach, takich jak metale czy węgiel, istnieją tak zwane swobodne elektrony, które nie są na stałe związane ze swoimi atomami. Są to takie chwilowo bezdomne elektrony. Nie będziemy się teraz zastanawiać, skąd biorą się takie swobodne elektrony, na przykład w metalach. Być może kiedyś wrócimy do tego tematu. I właśnie one są tymi ładunkami elektrycznymi, a skoro są swobodne, to mogą się poruszać. Możemy je nazwać również nośnikami prądu. Trzeba także dodać, że elektrony mają ujemny ładunek elektryczny. Innym rodzajem ładunków elektrycznych mogą być na przykład jony w roztworach elektrolitów, ale o tym potem. Mamy zatem już ładunki elektryczne, czyli nośniki prądu. Ruch tych ładunków w takim materiale, który nazywamy przewodnikiem, jest na razie dość bezładny. Błądzą one na wszystkie strony. Nie możemy zatem takiego chaotycznego ruchu nazwać prądem. Co zatem może spowodować, aby ładunki elektryczne poruszały się w sposób uporządkowany, niczym samochody na autostradzie, i żeby w związku z tym popłynął prąd elektryczny?
Na pewno każdy z Was zetknął się z magnesem. Jak wiemy, magnes przyciąga niektóre metale, a także dwa magnesy mogą się przyciągać i odpychać. Co powoduje takie zjawiska? Za przyciąganie i odpychanie magnesów trwałych odpowiedzialne jest pole magnetyczne, które magnesy wytwarzają wokół siebie. Innym zjawiskiem, z którym mogliście się zetknąć, jest zjawisko elektryzowania się niektórych materiałów, np. suchych włosów, ubrań itd. Za to zjawisko odpowiada z kolei pole elektryczne, które także powoduje przyciąganie, ale także odpychanie niektórych materiałów. Kiedy ładunek elektryczny, na przykład taki jak wspomniany wcześniej elektron, znajdzie się w polu elektrycznym innego ładunku, zaczyna się poruszać w stronę zależną od biegunowości takiego pola, ponieważ on sam także takie wytwarza. W tym przypadku elektron posiada ujemny ładunek elektryczny. Ponieważ ładunki elektryczne różnoimienne się przyciągają, a jednoimienne się odpychają, zatem kiedy mamy plus i minus, to będą się one przyciągały, a dwa minusy będą się odpychały, tak jak i dwa plusy. Jeśli zatem przełożymy z jednej strony przewodnika plus, a z drugiej minus, na przykład przy pomocy baterii, to ładunki ujemne, takie jak elektrony, popędzą do tej strony przewodnika, gdzie jest plus, i zmusi je do tego pole elektryczne wytworzone przez różnicę potencjałów wytworzoną przez baterię. Ta różnica potencjałów pomiędzy końcami przewodnika to właśnie jest napięcie elektryczne. Czasem spotyka się określenie napięcie prądu elektrycznego. Otóż jest to błędne określenie. Napięcie to napięcie, a prąd to coś innego. Prawidłowe określenie to napięcie elektryczne. Ideę napięcia można wyjaśnić też w taki oto sposób. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa zbiorniki na wodę. Są one połączone na dole rurką, na której mamy zawór, który możemy sobie zamykać i otwierać, i wodomierz, taki jak każdy ma w swoim domu. Wodomierz wskazuje nam, ile wody przez niego przepłynęło, a także możemy obserwować, jak szybko woda płynie przez niego, bo widzimy przeskakujące cyferki. Jeśli poziom wody w obu zbiornikach jest taki sam, to mimo otwarcia zaworu woda nie płynie. Cyferki na wodomierzu stoją. Ale jeśli poziom wody w obu zbiornikach byłby różny, to po otwarciu zaworu woda popłynie z jednego zbiornika, z tego, w którym był wyższy poziom, do tego, gdzie poziom był niższy, i wodomierz zacznie nam odliczać, pokazując, ile wody przepłynęło. I właśnie ta różnica poziomów w zbiornikach ilustruje nam zjawisko napięcia elektrycznego. Intuicja nam podpowiada, że jeśli różnica poziomów w zbiornikach będzie duża, to woda popłynie szybciej i cyferki na wodomierzu będą śmigały też szybciej. I tak samo jest z prądem elektrycznym. Im wyższe napięcie panuje na obu końcach przewodnika, tym prąd popłynie szybciej? Chyba nie. To czego będzie więcej? Kiedy różnica poziomów w zbiornikach jest duża, to woda popłynie szybciej, więcej jej przepłynie w jednostce czasu, co można było zobaczyć na wodomierzu. Jeśli napięcie elektryczne będzie wyższe, to również w jednostce czasu przepłynie więcej ładunków elektrycznych, np. elektronów. Taką wielkość, czyli ilość ładunków przepływających w jednostce czasu, nazywamy natężeniem prądu elektrycznego. A więc mamy kolejną wielkość do zapamiętania. Podsumujmy zatem, mamy ładunki elektryczne, czyli elektrony, odpowiednikiem hydraulicznym są cząsteczki wody, napięcie elektryczne, odpowiednikiem hydraulicznym jest różnica poziomów pomiędzy zbiornikami, oraz natężenie prądu elektrycznego, czyli odpowiednikiem dla wody jest jej przepływająca ilość w jednostce czasu. Do obu tych wielkości, czyli napięcia i natężenia, oczywiście jeszcze wrócimy. Co zatem potrzeba, aby prąd elektryczny zaczął płynąć? Musimy mieć przewodnik oraz napięcie elektryczne, które spowoduje jego przepływ. I to właściwie wszystko. Proste, prawda? Ale dlaczego prąd płynie w metalu takim jak drut miedziany, a nie płynie na przykład przez materiały z plastiku czy szkła? Dlatego, że plastik i szkło nie są przewodnikami, tylko izolatorami, ponieważ nie mają w sobie swobodnych ładunków elektrycznych jak metale czy węgiel. Powstaje jeszcze pytanie, w którą stronę płynie prąd elektryczny. W czasach, kiedy znano już zjawisko prądu elektrycznego, ale nie wiedziano jeszcze zbyt wiele o jego nośnikach, przyjęto umowny kierunek prądu elektrycznego od bieguna dodatniego do ujemnego, podczas kiedy nawet my już wiemy, że elektrony poruszają się akurat w drugą stronę, czyli od bieguna ujemnego do dodatniego. Nie jest to zatem takie jednoznaczne. No ale trzeba zachować tę umowność, poza tym dla nas na razie nie ma to większego znaczenia. O ile przepływ wody możemy dość łatwo zaobserwować, to czy można jakoś zobaczyć przepływ prądu elektrycznego? Bezpośrednio nie można, ale możemy łatwo przeprowadzić pewien eksperyment. Weźcie baterię 9V i delikatnie przyłóżcie jej zaciski do języka.
Poczuliście? To właśnie był przepływ prądu elektrycznego. Mimo że bateria ma niskie napięcie, to można było łatwo poczuć dość przykre ukłucie w język. No ale przecież język nie jest z metalu ani węgla. Jak zatem mógł przepłynąć przez niego prąd elektryczny? Tak jak wspomniałem na początku odcinka, ładunki elektryczne to nie tylko elektrony. Mogą to być również jony występujące w elektrolitach, czyli również one mogą być nośnikami prądu elektrycznego. Nasz język jest nasycony śliną, a ślina to głównie woda, ale jest ona roztworem różnych rodzajów soli, zatem jest ona czymś w rodzaju elektrolitu. Występują zatem w niej jony, zarówno ujemne, jak i dodatnie, które w tym przypadku, kiedy przyłożymy napięcie z baterii, powodują przepływ prądu elektrycznego przez język i powoduje to uczucie ukłucia. Zatem nie tylko elektrony, ale również jony w roztworach mogą być nośnikami prądu elektrycznego. Nie wykonujcie tego eksperymentu zbyt długo, bo język może potem boleć. Okazuje się, że nasz język jest również przewodnikiem prądu elektrycznego. Kto by się spodziewał? Nie wolno przykładać do języka nawet w ramach eksperymentu innych źródeł prądu elektrycznego, a zwłaszcza czegoś o większym napięciu niż bateria. Ponieważ nasze ciało jest również przewodnikiem, nie tak dobrym jak metale, ale jednak przewodnikiem, z prądem trzeba uważać. Zwłaszcza dotyczy to prądu z gniazdek 230 V, które mogą spowodować przykre porażenia, a nawet śmierć. Na szczęście nasze eksperymenty elektroniczne nie będą wymagały użycia dużych napięć i raczej nic nam nie grozi. W kolejnym odcinku przeprowadzimy inne ciekawe eksperymenty z prądem elektrycznym i poznamy inne wielkości elektryczne. Jeśli odcinek się podobał, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale, no i subskrybowania go. Na Kapsel można zamawiać koszulki i gadżety z logiem Reduktor Szumu. Wpadnijcie na nasz profil RS Elektronika na Facebooku. Piszcie do nas na adres reduktorszumu@gmail.com, jeśli macie pytania. No i zapraszamy na kolejne odcinki.